Panie Szymonie, ja chciałem zapytać na początek, czy da się normalnie zakupy zrobić w sklepie teraz? Jak się życie zmieniło? Wiecie, mieszkam na co dzień w Płocku i Słupnie, więc u mnie zakupy, tak jak po mistrzostwach, to ja miałem to na co dzień przed mistrzostwami. Teraz jest tak, że byłem w Egipcie, byłem w Saudii, byłem teraz na Cyprze i było tak jak dzisiaj. Nie mogliśmy się ruszyć, godziny zdjęć. Niesamowite jest zachowanie piłkarzy na boisku, bo każdy mecz był bardzo gorący, dlatego też poproszono nas o to, żeby pojechać pomóc naszym kolegom czy zaprzyjaźnionym federacjom. Derby Kairu, mecz na szczycie w Saudii, czy teraz bardzo taki hot mecz na Cyprze. I to jest niesamowite, jak dzisiaj zachowują się piłkarze. Te hot mecze wyglądały jak mecze towarzyskie. Wszyscy prezesi federacji stwierdzili, panie Szymonie, trzeba pana to zatrzymać. To jest niesamowite, bo piłkarze nam się kłaniali jak w Japonii. Byłem w Japonii, widziałem kulturę japońską i po każdym gwizdku, po faulu zawodnicy przepraszali, kłaniając się, i tutaj było teraz podobnie. Jeżeli tak to ma wyglądać, to chwilę trwa i nie zatrzymuj się. To jest fantastyczne. Oczywiście teraz tak na serio, ja jestem niesamowitym, ambitnym gościem i w tych trzech meczach też zasuwałem niesamowicie po to, żeby właśnie nie było powiedziane, że w mistrzostwach świata zasuwał skoncentrowany, a tutaj przyjechał. Ja wiem, że będzie ciężej pod tym kątem, jeżeli mówimy o ludzi. Teraz mamy chwilę taką fantastyczną. No, sędziowanie jest docenione. Ludzie pchają się na kursy sędziowskie, co jest też niesamowicie miłe, ale wiem, że jedna zła decyzja i wiem, że to wszystko odwróci się w drugą stronę. Ile nagród udało się odebrać w tym czasie od 18 grudnia? Sporo, bo jest sporo nagród, o których nie mówi się głośno, nie ma fleszy, nie ma telewizji, nie ma kamer. Wszystkie są bardzo miłe i najbardziej dla mnie są miłe takie wiadomości, kiedy spotkam ludzi. Żeby się ktoś nie obraził, nie kibiców piłkarskich, chciałem powiedzieć Januszy i Grażynki, ale to tak w dobrym tego słowa znaczeniu, którzy powiedzieli mi szczerze, panie Szymonie, my w ogóle nie jesteśmy zainteresowani futbolem, ale obejrzeliśmy ten finał, no bo finał Mistrzostw Świata to jest finał Mistrzostw Świata. I tam był pan był Polak i my byliśmy dumni. Dostałem wiele zdjęć od ludzi, którzy siadali ubrani w garnitur przed finałem i ja dostałem takie zdjęcia, że panie Szymonie, dzisiaj ubrani odświętnie panu kibicujemy. Ktoś może powiedzieć, jakie to jest błahe płytkie. To nie jest błahe płytkie. To było mega miłe, mega sympatyczne, bo tak jak powiedziałem na scenie, sędziowie to nie są najbardziej mili panowie i ludzie nie sympatyzują z sędziami, no bo wiadomo, historia plus czasami złe decyzje, ale to był ten moment, że ja czułem, że jestem tak jakby przedłużeniem kadry narodowej i to było mega miłe, że te nasze rodziny z tymi biało-czerwonymi flagami, tak przez chwilę poczuliśmy się jak piłkarze. I to było miłe. Który moment najbardziej pan zapamięta z mistrzostw? Bo u nas po finale wszędzie było to. Powiem wam szczerze, że nie pamiętałem, że zrobiłem w ogóle taki gest. To był instynkt, to była chwila. Były dwa takie momenty. Pierwszy moment to kiedy wyczytano nas na sali wypełnionej najlepszymi sędziami na świecie. I kiedy usłyszeliśmy, no mimo, też nie będę ukrywał, prawie wiedzieliśmy, że to będziemy my, ale kiedy słyszysz, to jest inaczej. To był taki moment, że zrobiło się ciepło w środku, a drugi już po finale. Po finale, kiedy gwizdnąłem ostatni raz, kiedy czułem, że te wszystkie decyzje wchodzą, kiedy czułem, że jest dobrze. Sędzia to czuje, czujesz, jak napędza cię każda następna decyzja. I kiedy staliśmy z Pierluigi Colino i Massimo Busacca do wejścia po medale, później zeszliśmy i jeden mówił, żeby kończyć, bo to jest ta chwila, a drugi mówi, nawet się nie waż. Fantastyczny moment. To były takie emocje, które się krzyżowały. Były naprawdę chwile, że czułem się troszkę wzruszony. Były emocje, że byłem przeszczęśliwy. No i widzisz zawodników, czyli tych najważniejszych dla mnie, którzy podchodzą. Pierwszy był Deschamps, który przyszedł, podziękował, powiedział trudna robota, podziękował za mecz. Był Kylian Mbappé, który się wzruszył, był Hugo Lloris, był Olivier Giroud. Zero pretensji, to jest dla mnie zawsze po meczu najważniejsze. Nie to, co piszą media, mimo że to trzeba szanować oczywiście, ale ci zawodnicy, z którymi spotkam się za tydzień, za miesiąc, za dwa, to jest dla mnie najważniejsze i cieszę się, że zrobiliśmy dobry job i nikt tak naprawdę nie mówił o sędziowaniu, tylko wszyscy skupili się na tym, co zrobili bogowie futbolu, Mbappé i Leo Messi. Także mega fajnie, że ten finał wszechczasów, to też my w środku i nie udało się nic zepsuć, także fajnie.